Parowniki do kwasów. Legalne w Europie, zakazane w Polsce. Cześć, witam Was, Sebastian, bkeeper.pl. Dzisiaj kolejny raz o stosowaniu kwasów. Czy wiecie, że rozporządzenie unijne tylko prowizorycznie zakazuje stosowania kwasów w czystej formie? Że można legalnie stosować kwas mrówkowy 60, 70 i 85%? Że można sublimować kwas szczawiowy? Że można wykonywać oprysk pszczół 15% kwasem mrówkowym? Na tą chwilę tylko w Polsce wylano dziecko z kąpielą i podjęto decyzję, wprowadzamy zakaz. Ale o naszych zwierzchnikach, instytutach, związkach i nadzorach powiem więcej na końcu, bo nie będę się denerwował na początku filmu. A więc do rzeczy. Istnieje wiele opracowań, badań, książek, które pokazują nam, jak działają kwasy, jak stosować kwasy i jak skuteczne są kwasy. Oczywiście, jak każda metoda walki z warozą, mają też skutki uboczne, ale który środek, który ma za zadanie zniszczyć roztocze varroa, jej nie ma. Amitraza, flumetryna, akrynatryna, kumafos. Oprócz tego, że mają negatywne skutki dla pszczół, ich pozostałości lub substancje, które powstają w wyniku ich rozpadu, są toksyczne dla ludzi i często odkładają się w produktach ulowych, a z czasem powodują uodpornienie warozy na kolejne zabiegi. Źle użyty kwas może mieć szkodliwe skutki dla pszczół, ale z całą pewnością naturalnie występuje w ulu, nie jest szkodliwy dla konsumentów i nie powoduje uodporniania się warozy. Dlatego cała Europa walczy o to, by kwas w czystej formie był dostępny dla wszystkich pszczelarzy. Dziś skoncentrujemy się na kwasie mrówkowym. Rozporządzenie unijne 2019/6 zezwala na stosowanie kwasu mrówkowego w weterynaryjnych produktach leczniczych, ale stosowanie w czystej formie jest teoretycznie zabronione, bo nie określono skutków ubocznych dla ludzi i zwierząt. Jednak kolejne rozporządzenie, dosyć świeże, 2022/415, zezwala na stosowanie kwasu mrówkowego jako dodatku i konserwantu do pasz dla zwierząt, bo nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa konsumentów ani środowiska. Chyba coś nam się tu wyklucza. Kolejna rzecz. Przenieśmy się na stronę Europejskiej Agencji Leków. Jest to wyszukiwarka zarejestrowanych leków weterynaryjnych dla ludzi i zwierząt. I niestety próżno szukać czystego kwasu mrówkowego 60, 70, 85% procentowego w spisie europejskim, ale gdy przejdziemy do rejestrów krajowych, przejrzałem wiele państw i mój wybór Austrii w tym przypadku nie jest przypadkowy. Zostajemy przekierowani do rejestru leków weterynaryjnych na terenie Austrii. Wybieramy pszczoły i pojawia się lista zarejestrowanych leków weterynaryjnych, a listę otwiera Amovaroxal, czyli 85% roztwór kwasu mrówkowego z przeznaczeniem do odparowywania. Jednak można? Kurwa, jednak można? Ale idziemy dalej. Rejestr, cena, ulotka. Kwas jest zarejestrowany jako weterynaryjny produkt lecznicy, czyli 1 kg to w przeliczeniu około 80 zł. No w Polsce to około 30 zł. Ale przeglądając strony internetowe, ceny kwasów mrówkowych dostępnych na terenie Austrii, ta cena niewiele odbiega od innych kwasów tam dostępnych. Inne realia, inne wyższe ceny produktów. Zgodnie z ulotką i opisami ten kwas nie ma przypisanego parownika i dawki. Urząd austriacki wie, że pszczelarze nie są idiotami i zastosują zgodnie z tym, co się nauczyli, zgodnie z tym, jaka wiedza została im przekazana. Więc można zastosować metodę MedMed,
czyli szybkiego odparowania na gąbce, kartonie, czy tak jak w moim przypadku na podkładzie pod panele, albo zastosują go do parowników, doktora Libiega, na Sennheidera, czy nawet doktora Kwaska. Ulotka zawiera wszystkie istotne informacje. Mówi o temperaturach stosowania, mówi o możliwości uszkodzenia matki bądź uszkodzeniu miejscowym odkrytego czerwiu. Informuje nas, jakie środki ochrony osobistej powinniśmy zastosować. Czyli wszystkie te informacje, które się nauczyliśmy, których doświadczyliśmy. Czy takie to trudne? Czy nie można zaufać doświadczeniu pszczelarzy? To dlaczego w naszym kraju lekceważy się lata doświadczeń wielu, wielu ludzi, którzy pracowali nad kwasami? Pola, Binfelda, czy naszej doktor habilitowanej Grażyny Toporskiej. Dlaczego jednym ruchem niszczy się lata doświadczeń walki z warozą wielu pszczelarzy? Bezczynność Polskiego Związku Pszczelarskiego, Instytutu Pszczelnictwa, nadzoru weterynaryjnego oraz lobby firm produkujących leki doprowadziło do momentu, w którym się znaleźliśmy. Z tego co wiem, w niedługim czasie coś powinno się zmienić, bo planowane jest poruszenie tego tematu przez te instytucje na jakimś tam spotkaniu. Dlaczego dopiero w momencie, gdy pszczelarzom grożą kary grzywny i choć to chore, ograniczenia wolności? Jak w jednym z wcześniejszych filmików mówiłem, żeby ruszyli dupy, to może i ruszą. Może takie spotkanie coś przyniesie. Może znajdą jakieś rozwiązania, abyśmy mogli stosować legalnie kwas mrówkowy. Skoro cała Europa znajduje rozwiązania, to czemu mamy być gorsi? Myślę, że to by było na tyle, ale może jeszcze odniosę się do mojego poprzedniego filmu o fałszowaniu miodów syropami ryżowymi, specjalnymi syropami ryżowymi. W Europie ten problem już jest zauważony i proces walki z tym konkretnym fałszerstwem ruszył. Niemieckie Zrzeszenie Pszczelarzy Zawodowych wraz z niemieckim Instytutem nadzorującym produkty pszczele, aby uszczelnić i wychwycić fałszerstwa, prowadzą na dużą skalę badania miodów i budują profil miodów pozyskiwanych na terenie Niemiec. Wykrywane anomalia w importowanych i sprzedawanych miodach będą powodowały blokadę podejrzanych produktów. Rozszerzą we własnym zakresie kontrolę i ilości badań, którym będzie podlegał miód. Ale zrobią to w swoim obrębie i będą chronić swoich miodów i produktów pszczeli. Więc jeśli Polski Związek Pszczelarski, Instytut Pszczelnictwa i Nadzór Weterynaryjny gdzieś by się spotkały, to może również zajmą się i tym problemem. Zajmą się ochroną polskiego miodu i zajmą się ochroną polskich pasiek. Marzenia, nie? Ale cóż, ja robię swoje i krok po kroku realizuję cel poprawy jakości miodów dostępnych w Polsce. Zobaczymy, jaki za kilka lat będzie efekt. Jeśli filmik Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania następnego filmu. Pozdrawiam. Cześć, Sebastian.